Czy Texit, czyli opuszczenie przez Teksas Stanów Zjednoczonych, jest możliwe? Dlaczego spadły ceny najmu w najdroższym mieście świata? Co stoi za nowym rekordem bankructw w polskiej gospodarce? Giełda, na której niestety nie inwestujesz, zaliczyła historyczny awans. Budujesz dom? Wyskakuj z oszczędności, ceny nie przestaną rosnąć, ale jeżeli domu nie budujesz, a oszczędności masz, to uwaga, w lutym spadnie oprocentowanie popularnych obligacji. Zapraszam do rynkowego alertu, w którym w każdy poniedziałek o godzinie 19 podsumowujemy wydarzenia, które mają znaczenie dla Twoich finansów. Walutomat. Wymiana walut online, dostępna całą dobę. 7 dni w tygodniu. Tanio, bezpiecznie i wygodnie. Również w wersji mobilnej. Natychmiastowe przelewy zagraniczne w euro. Wszędzie tam, gdzie tego potrzebujesz. Prowadzisz interesy lub łapiesz chwilę oddechu? To się dobrze składa, bo Walutomat jest zawsze pod ręką. To innowacyjna platforma wymiany walut. Walutomat. Upraszczamy wielowalutowy świat. Sprawdź nas. Prawicowe media obiegła informacja o możliwym opuszczeniu przez Teksas Stanów Zjednoczonych. W zasadzie nawet nie tylko ten stan, ale też New Hampshire czy chociażby Kalifornia miałaby opuścić USA. Dlaczego? Bo w związku z kryzysem migracyjnym powstają organizacje, które domagają się właśnie takich exitów. Ale na ten moment tylko aktywiści utrzymują, że rozpad USA jest realny. A jak wygląda sytuacja migracyjna? Gubernator Ron DeSantis rozszerzył uprawnienia Gwardii Narodowej Florydy, by mogła zostać rozmieszczona w Teksasie. Stany takie jak Arizona, Floryda czy wspomniany właśnie Teksas próbują zatrzymać imigrację, ale napotyka to opór ze strony Waszyngtonu. Gubernator Teksasu Greg Abbott poinformował w ostatnich dniach o rozmieszczeniu sprzętu wojskowego, a oddziały Gwardii Narodowej z aż 10 stanów przybyły do Teksasu w celu wsparcia ochrony granicy. A 24 republikańskich gubernatorów poparło działania Teksasu, m.in. w kwestii ustawienia drutu kolczastego wzdłuż południowej granicy, a to wszystko wbrew decyzji Sądu Najwyższego. W tych okolicznościach nad ostatecznymi szczegółami dotyczącymi porozumienia w sprawie polityki migracyjnej pracują amerykańscy senatorowie, co może się skończyć na przykład ograniczeniem tak zwanego prawa do zwolnienia warunkowego, co daje tymczasową ochronę migrantom. Texit na ten moment możliwy nie jest, natomiast temat ten jest bardzo często wykorzystywany przez media prawicowe i chociażby Rosję w celu rozszerzenia dezinformacji i eskalowania napięć. W listopadzie wybory w USA i do tego czasu zapewne każda tego typu informacja będzie wykorzystywana w politycznej grze, a to co nie na rękę administracji Bidena działa na korzyść Donalda Trumpa, który już wcześniej populistycznymi hasłami w stylu budowa muru na granicy wygrał wybory prezydenckie. We're gonna build the wall. We have no choice. We have no choice. Jak sprawić, żeby ceny najmu spadały? Na to pytanie odpowiada prawo popytu i podaży działające w najdroższym mieście świata, a więc w Singapurze. Według oficjalnych danych w ubiegłym roku oddano ponad 21 tysięcy prywatnych mieszkań do użytku. Biorąc pod uwagę specyfikę państwa i jego rozmiary, wynik ten jest pozytywnym zaskoczeniem. To liczba ponad dwukrotnie wyższa od poziomu z ubiegłego roku i najwyższa od 2016 roku. Czynsze w Singapurze spadają po raz pierwszy od 3 lat. Jak wynika z danych opublikowanych w piątek przez Urząd do Spraw Rewitalizacji Miast, to pierwszy spadek od trzeciego kwartału 2020 roku. Analitycy wskazują, że rynek wynajmu nieruchomości prywatnych osiągnął już swój szczyt. Spowolnił również wzrost cen domów w związku z ochłodzeniem rynku. Stoi za tym zdecydowany wzrost podaży, który pozwolił zmniejszyć presję na najemców. Jak podaje Bloomberg, to najgwałtowniejszy spadek od czasów kryzysu z 2008 roku. Zainteresował Cię ten temat? Więcej dowiesz się z artykułu Agnieszki Patyk. Link oczywiście w opisie. Pozostajmy w temacie nieruchomości, ale zerknijmy na nasz rodzimy rynek. Jak informuje portal Wielkie Budowanie PL, w 2024 roku wybudowanie domu będzie droższe. W połowie stycznia koszt stanu surowego zamkniętego już wzrósł o 1%, a najgorsze jest to, że koszty nadal rosną, bo firmy usługowe już teraz wyraźnie podnoszą ceny swoich usług. Czy to dlatego, że robią lepiej, szybciej, efektywniej? Nie. To efekt styczniowej podwyżki płacy minimalnej. Jak twierdzą decydenci firm, to zmusi ich jeszcze do większych podwyżek cen usług niż w ubiegłym roku. Co ważne, kolejny wzrost płacy minimalnej będzie miał miejsce w lipcu. Według szacunków analityków łączne koszty budowy nie powinny w tym roku przekroczyć tych z ubiegłego roku o więcej niż 8%.
ale nie oznacza to z automatu, że wszędzie będzie drożej. Broker Saxo wprowadził obniżki w swojej ofercie dla polskich klientów. Przede wszystkim od 15 stycznia spadły prowizje transakcyjne, w tym do 0,12% dla akcji z GPW, czyli mniej niż w polskich domach maklerskich. Minimalna prowizja dla akcji z USA spadła do 1 dolara, a prowizja za przewalutowanie spadła czterokrotnie, do 0,25%. Prowadzenie rachunków w Saxo jest bezpłatne, nie ma kosztów przechowywania aktywów, ani nie ma opłat za brak aktywności. No i oprócz tego Saxo Bank jest brokerem z duńską licencją bankową, więc nasze środki są chronione w kraju o ratingu kredytowym 3A do wysokości 100 tysięcy euro. Saxo dla polskich klientów przygotowuje również raport podatkowy ułatwiający rozliczenie z fiskusem. Link do oferty Saxo Banku znajdziesz w opisie. Od lutego oprocentowanie obligacji detalicznych, w tym obligacji skarbowych indeksowanych inflacją, będzie niższe. Dlatego też, jeśli planujesz ich zakup, lepiej zrobić to jeszcze w tym miesiącu. Nowe oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP sprzedawanych od lutego wyniesie 6,5% dla obligacji jednorocznych i odpowiednio 6,3% w pierwszym roku dla obligacji dwuletnich. W kolejnym roku oprocentowanie jest zmienne, jednak sama marża odsetkowa pozostanie na poziomie niezmienionym. W przypadku obligacji 3-letnich oprocentowanie zostanie obniżone od lutego do poziomu 6,4% w skali roku. Chcesz wiedzieć więcej? Przejdź do linku i do artykułu Darka Dziducha w opisie. Miniony rok był rekordowy pod względem liczby firm, które zakończyły lub zawiesiły swoją działalność, i to zarówno jeśli chodzi o spółki, jak i o jednoosobowe działalności gospodarcze. Jakby tego było mało, za nami kolejny rok, w którym więcej firm zamyka lub zawiesza działalność niż powstaje nowych lub wznawia pracę. Liczba firm, które zakończyły działalność, wyniosła w 2023 roku aż 220 tysięcy, tym samym przebijając dotychczasowy rekord z 2022 roku, kiedy to zamknięto ponad 210 tysięcy działalności gospodarczych. Jak informuje Puls Biznesu z Krajowego Rejestru Sądowego, w 2023 roku wykreślono 23 500 spółek, podczas gdy rok wcześniej liczba ta była o 600 mniejsza. Znacznie większa była liczba zamkniętych jednoosobowych działalności gospodarczych. W ubiegłym roku z Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej wykreślono łącznie prawie 170 tysięcy jednoosobowych firm. Oprócz tego w minionym roku padło również historyczny rekord liczby zawieszonych działalności. W okresie 12 miesięcy ubiegłego roku łącznie zawieszono działalność ponad 370 tysięcy firm zarejestrowanych w Polsce. Dla porównania, w ubiegłym roku było to 345 tysięcy działalności gospodarczych. Co ciekawe, to właśnie ostatnie dwa lata były historycznie najtrudniejszym okresem dla przedsiębiorców, nie zaś pandemiczny 2020 czy post-covidowy 2021 rok. Od ponad dwóch lat rosną koszty prowadzenia własnego biznesu, przedsiębiorcy ciągle zmagają się z wysoką inflacją, wzrost cen wzmaga presję pracowników na podwyżki płac, rząd stale podnosił płacę minimalną, rosną składki na ZUS i inne obciążenia. Tak sytuację komentuje Cezary Koprowicz z Infokredit dla Pulsu Biznesu. To musiało się stać. Wartość giełdy w Indiach po raz pierwszy w historii przekroczyła kapitalizację parkietu w Hongkongu. Ta pierwsza podwoiła swoją wartość od pandemicznego krachu, zaś giełda w Hongkongu od tamtego czasu skurczyła się niemal o połowę. Na zamknięciu poniedziałkowej sesji kapitalizacja giełdy w Indiach okazała się wyższa niż parkietu giełdowego w Hongkongu, tym samym doszło do zmiany miejsc i indyjska giełda oficjalnie stała się czwartym rynkiem kapitałowym na świecie pod względem kapitalizacji, zaś Hongkong spadł na piątą pozycję. Tu oczywiście może dochodzić jeszcze do małych zmian, bo mniej więcej te kapitalizacje są do siebie zbliżone. Na zamknięciu wtorkowej sesji wartość indyjskiej giełdy przekroczyła 4 300 miliardów dolarów. Omijasz indyjski rynek szerokim łukiem? Może jednak warto się tym zainteresować. W niedzielny wieczór wystartowała nowa odsłona naszego portalu. Nowa szata graficzna, bardziej przejrzysty interfejs, możliwość zmiany koloru tła, wielkości liter to tylko niektóre z przydatnych nowych funkcjonalności na portalu. Daj znać, czy podoba Ci się nowa wersja FX Maga, nad którym pracujemy od grudnia 2014 roku. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli nie chcesz, żeby coś umknęło Twojej finansowej uwadze.